palmiarni można opowiadać godzinami, dniami, tygodniami. Warto przyjechać ze względu na wszystkie rośliny, które znajdują się w palmiarni. Warto oderwać się troszeczkę od takiego codziennego życia, od codziennych obowiązków. Jest tutaj mnóstwo ciekawych roślin. Palmiarnia to jest obiekt żywy, który zmienia się tak naprawdę codziennie. Także możemy być tutaj we wtorek, a za tydzień czy za dwa będzie znowu zupełnie coś innego. Jest 8 tysięcy roślin, więc jest co zwiedzać. Jest 5 pawilonów, są rośliny, są zwierzęta, są pawilony akwarystyczne, gdzie są przepiękne okazy ryb z 4 różnych wód. Palmiarnia sama sobą zachęca, po prostu sam obiekt zachęca do tego, żeby tutaj przyjść, odpocząć. Zmieniło się troszeczkę, jeśli chodzi o samą jakby obudowę palmiarni, tak? Jeśli chodzi o ściany budynku. Wyszliśmy też troszeczkę do parku, przy którym się tutaj znajdujemy. Jest więcej światła, jest więcej słońca. Takim dodatkowym punktem, jak przyjdziemy do palmiarni miejskiej w Gliwicach, jest też park Chopina, w którym znajdujemy się tutaj po prostu w samym centrum. Można sobie usiąść na ławeczkach, które tam się znajdują. Można posiedzieć tam, ewentualnie właśnie w palmiarni.